Improwizacja to przede wszystkim działanie fizyczne, które polega na spontanicznym reagowaniu na oferty partnera. Wszystko dzieje się tu i teraz. Opiera się na kilku podstawowych zasadach oraz na zasadach uzupełniających. Podczas improwizacji trzeba wyłączyć myślenie, ale nie całkowite myślenie, tylko takie, które kreuje nasz plan działania. Dzięki temu, że wykonujemy działanie fizyczne, nasz mózg jest trochę obciążony i nie ma czasu na myślenie, na rozmowę z naszym wewnętrznym cenzorem, który odrzuca nasze pomysły, podpowiadając nam: nie rób tego, to będzie złe, to głupio będzie wyglądać. Improwizacja to również zabawa i trzeba o tym pamiętać, bo kiedy się bawimy, mamy czysty umysł i nie myślimy wtedy o codziennych zmaganiach z problemami. Dzięki temu też łatwiej rozwiązywać problemy, właśnie zaczynając działać, a nie myśląc, jak ten problem pokonać. Najważniejszą umiejętnością i zasadą improwizacji jest słuchanie, które umożliwia nam stosowanie reszty ważnych zasad. Takimi głównymi zasadami improwizacji, których należy przestrzegać, są: daj sobie prawo do popełniania błędów, bądź na tak i oraz bądź spontaniczny. Daj sobie prawo do popełniania błędów jest moją ulubioną zasadą, ponieważ pokazuje, że nie ma sensu skupiać się na porażce, tylko szybko ją zaakceptować i działać dalej. W ten sposób nie tracę czasu na użalanie się nad sobą, tylko idę do przodu. Nie skupiam się na tym, jak będę wyglądać, czy powiem coś nieodpowiedniego. Ryzykuję, ale oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku. Bądź na tak i, czyli zaakceptuj ofertę i nadaj jej kierunek. To od nas zależy, w którą stronę potoczy się historia. Jeśli ktoś nam coś proponuje, na przykład: Bartek, chodź na rower, to wtedy jest dla nas ta oferta. Teraz, kiedy zaakceptujemy tę ofertę, odpowiadając: tak, oczywiście, już wyciągam rower z piwnicy, nadajemy jej kierunek, czyli zaproponujemy coś od siebie, dodając: przejedźmy się na rynek. Dzięki tej propozycji mamy szansę otrzymać to, co chcieliśmy, oczywiście jeśli kolega zaakceptuje naszą propozycję. Kiedy nie dodajemy naszej propozycji, jesteśmy zdani na drugą osobę i nie wiemy, gdzie skończy się nasza wycieczka rowerowa. Pamiętajcie jednak zawsze o zachowaniu zdrowego rozsądku. Jeśli chodzi o zasadę bądź spontaniczny, to przede wszystkim chodzi o działanie fizyczne tu i teraz, bez dłuższego zastanawiania się. Jedna z założycieli improwizacji teatralnej, Viola Spolin, powiedziała, że nic tak nie zabija spontaniczności jak myślenie. Podczas bycia spontanicznym warto czasem dopuścić do głosu naszego wewnętrznego cenzora, który wycofa nas z działania, gdy będzie w zagrożeniu nasze życie, utrata majątku lub inne niebezpieczeństwo. Warto ćwiczyć improwizację, ponieważ dzięki takim treningom znacznie wzrasta nasza kreatywność, nasza koncentracja, komunikatywność, refleks i wiele innych umiejętności. Improwizacja ma mnóstwo walorów, które można by wymieniać i wymieniać. Improwizacja to bardzo obszerny temat, więc ciężko jest ująć ją w kilku słowach. Jest bardzo dużo zagadnień, które warto poznawać. Życie to improwizacja, a my wszyscy jesteśmy improwizatorami życia. Wszystko to, czego dokonujemy w ciągu dnia, a wcześniej tego nie zaplanowaliśmy, jest improwizacją, ponieważ reagujemy. Na przykład, gdy zaswędzi nas nos, po prostu się po nim drapiemy. Zachęcam Was do działania, do improwizowania. Myślę, że szybko poczujecie ducha improwizacji i docenicie piękno tej sztuki życia.